było. Co żem dzisiaj kupił sobie czerwonego, zanim dacie osąd, trochę poczekajcie. Dajcie łapkę w górę i weźcie posłuchajcie, bo kupiłem Władimirca. Przejechałem ja nim tutaj z kilometrów 300 na takiego ruskiego. Ja długo polowałem od małego, te 25 mieć chciałem. Jestem młody rolnik i robię w gospodarce, ruskim będę jeździł, tym po kapitalce. Lubię coś tam wypić, coś tam też przypalić, lubię stać pod sklepem i tanie wino walić, bo kupiłem Władimirca. Ponoć robił tylko aby w sadzie przy opryskach będzie musiał moje statki tu obczaić do wszystkiego. Będzie musiał się u mnie przyzwyczaić. Władek popularny jest na polskich polach, razem ze 30 grają w głównych rolach. Prosta go budowa, tanie i też części do naprawy starczą, głównie szczere chęci. Bo kupiłem Władimirca. Mało pali, bo około chyba ze 2 litra to ja tyle wypiję. Też moto godzinie piwa w szczelnej, komfortowej jego tej kabinie. Pełna elektryka, wszystkie ma wskaźniki, szybkościomierz, obrotomierz, nawet kurwa barometr. Jest tu chyba prawie jak w jakimś smutniku, ropy pokazuje nawet ile ma w zbiorniku. Bo kupiłem Władimirca i nie będę tutaj śpiewał o kierownicy, luzach, jeden stopień sprzęgła też mi nie przeszkadza, bo ja nie mam pracy i nie mam na nią, nie mam kasy. Podnośnik wymuszony to coś fantastycznego, pługi wchodzą w ziemię po prostu na całego. Tym sposobem nie potrzeba lewarka żadnego, koła można zmieniać podnosząc go całego. Bo kupiłem Władimirca i mam drago z Rokiego, też miał coś takiego i to chyba również nie jest bez znaczenia, że od czołgu ruskiego pierwsza T jest litera. Sąsiad kiedyś mówił, jak byłem jeszcze szczylem, że ruski może jechać ze 20 tyłem. Trochę się dziwiłem, lecz teraz uwierzyłem, że Władkiem da się szybko zapierdalać tyłem. Bo kupiłem Władimirca, dobra skrzynia i przełożeń, jest tu fajnych kilka i do tyłu można jechać jak do przodu. Zawsze chciałem tak śmigać jaja po swoim polu. Palę go na mrozie i nie ma, że go boli, nie ma w nim chłodnicy, więc nie ma no i wody. A co za tym idzie, nie ma termostatu, nie ma pompy, za to jest tu wentylator. Bo kupiłem Władimirca, komfort pracy to dla mnie sprawa oczywista. Ogrzewanie, wentylacja, muchawa elektryczna, wycieraczki, no i nowa podsuwitka. Mam ja jedno pole, kilometr ma długości, kombajn naraz bierze takie w szerokości. Mam ja jeszcze łąki, za domem 2 hektary, ruski będzie jeździł po niej i posianie. Bo kupiłem Władimirca i pod sklepem wszyscy widzą, jak cieszy mi się miska swą wartością, przewyższa wektry i kadety. I pod sklepem najładniejszy jest ziomy niestety. Bo kupiłem Władimirca, można rzec, że prawie w idealnym stanie. Teraz mogę wolno po wsi się powozić na usługach, mogę trochę nim dorobić. Bo kupiłem Władimirca i nie powiem złego zdania, na traktor ten wspaniały, bo na mniejsze areały jest prawie doskonały i na większy też pomocny, choć jest taki mały. Yeah!